Tak, proszę bardzo. Pani Halina. Coś takiego człowiek zobaczy, aż się zastanowi. No wszystko jedno, to nie aż tak wszystko. Strasznie gruba taka przytyta, wie pan o przykrości, aż zdjęcie wypukłe. 3D! Ale buzię ma wesoło. Nie wiem, z czego ona się czyta. Się śmieje jak głupia do szera. Co ona ma w ręku? Ser! Pan widzi. To się zgadza, ale przepraszam, no za gruba, za gruba. Proszę pana, przynajmniej jest gwarancja, że dobrze gotuje. No tak, ale nie ma gwarancji, że ja się przy niej dopcham do talerza. Ja się w ogóle tak nie przygląda, to ja w ogóle nie wiem, czy ona jest talerzma. Nie, nie moja sprawa, tak, jest druga. No. Pani Wiesława. A co pan tu prowadzi biuro matrymonialne, czy tak pan pogrzebowy? Ile ona ma lat? No, no dobrze, dobrze, rzeczywiście, no ma pan rację. No pani Wiesia ma swoje lata, no. A chyba wieki. Co ona się kiedyś w węglu odcisnęła? Pani Wiesia ma swoje lata, zgadza się, ale ma także młodzieżowe zainteresowania. Ta, jeszcze sika. Proszę pana, lubi taniec, muzykę, kolekcjonuje płyty. A to bardzo ładnie, płytą niedługo ją się chryje. Nie wierzę ładnie. Ej, to bez przesady. Co pan ma oczy, ma otwarte żyje. To taka oferta last minute. W takim razie, co pan powie o tej blondynce? No ładna, wie pan, o tym, tylko o tych blondynkach są takie żarty, wie pan, że one są takie nieogarnięte, to jest prawda, nieprawda? Nie, no gdzie, no proszę pana, to są stereotypy, stereotypy. No nie, no, no przecież nie każda blondynka jest głupia, no proszę się nie sugerować polską sceną muzyczną. To nic nie da. To nic nie doda, no. Ja dlaczego ja tak mówię? Ja kiedyś miałem podobną koleżankę jedyn tylko. Ona była taka głupia, panie. Ona mi kiedyś chciała zrobić zdjęcie telefonem. Ja mówię, ty. Po prostu stać ci telefonem zdjęcie zrobię. Telefonem. No i co w tym dziwnego? Nie, ale stacjonarnie. Pani Hodoranna. Ta ładna, ta mi się podoba. Tylko ja bym wolał nie mieć kobiety ze wsi, wie pan, bo ja w bloku mieszkam całe życie. Ja i nie ona, i na się nie dogadamy. Nie, ale zaraz, no, skąd pan w ogóle wie, że ona jest ze wsi? No, no na zdjęcie pan się spojrzy. Ojej, ojej, no co, no że ma warkocz. Wiele dziewcząt w mieście też nosi warkocze. No może i tak, ale one nie stoją z widłami przy traktorze. Traktor kopasiana koń z tyłu, no. Co ona ma takie krótkie nogi tam do czy nogi? A nie, nie, nogi normalne, normalne. Stoi po kolana w gnoju. Masz pan na ofertę. Bo właśnie, właśnie, a propos. A pan chciałby mieć dzieci? No z jednego gnoja może. Dlaczego nie? No dobra. No. Proszę bardzo, ta by panu dobrze rodziła. Ta od pana. Dlaczego? Do czego jej brakuje? Zęba. Tam zęba, zęba. A po co jej ząb do rodzenia? No jak to po co nas... Co pan, jak zęba urodzi? Co pan, dziecko jest, to musi mieć ząb do rodzenia, no co pan? No musi! Ale po co? A pępowina to hapnie. Pan przybieg nie pomoże, tak? O, lepiej na to pan spojrzy. Pani Kasia się do pana uśmiecha z hulajnogi. No ja się uśmiecha pod wąsem, bo to jest pan Kasia. Przebrany chłop, transwestyt! Transwestyta? Jajko niespodzianki. By pan nie poczęstował, proszę. Oj. No dobrze, dobrze, ale tak to już będzie idealne. No? Pani Jola z Kątów Rybackich. A ja pisałem w formularzu ryby nie, a pan co mi proponuje? No, że z Kątów Rybackich to pan będzie codziennie ryby smażył. To nie o to chodzi, ona jest pod znaku ryb. Znak ryby, tak? No ryby, zgadza się, ryby. No i co z tego? Jak to? Pan się zapamięta, się panu przyda w robocie. Ludzie spod znaku ryby
nie myją nóg przed snem. No podejdzie taki i się położy spinorana. Nic przy sobie nie zrobi, ale stanie do roboty, pójdzie wesoły. Tak jest. No skąd pan to wie? Ja jestem z powietrza. Proszę mnie nie oszukać. Nie, ale zaraz. No to pan jest spod ryb, ona będzie spod ryb. No i co to szkodzi? No swoje tak nie śmierdzi jak... Nie no panie, to tyle. To koniec? Koniec. Ale co pan poleca, bo matka czeka? No ale tak szczerze, tak? Jak dla siebie, to co by pan poradził? Transwestytę panu poleca. No to chłopie! Ale patrz pan, taki transwestyta. Wygląda jak... Panie, tam... Robi jak chłop. Sam lodówkę wniesie. Przy samochodzie pogrzebie, przy gazie pogrzebie, przy prądzie pogrzebie. Wszędzie panu pogrzebie. Wiesz, bo pan na scenę panu zejdzie. Tak, sceny, no dobrze. O, tylko widzi pan. Co? Kurczę, tu w nocy to może być problem. A nie, to wie pan. Jak jest ochota, to i pies kota wyłomuje.